Jesteś wszechwidzącym, a to jest twój dom. To kraina o nieograniczonym potencjale. Od tysiącleci oglądasz, jak ziemia rośnie i dojrzewa, czekając na przybycie pierwszych ludzi. Oni staną się twoimi wyznawcami. Twoje potężne spojrzenie dało ludziom inspirację. Zaczynają budować i rozkwitać. Podziwiasz, jak stają się cywilizacją. Otaczano cię czcią ponad wszystko inne. Na twoją chwałę wzniesiono nawet wielki posąg. Przez jakiś czas ludzie byli szczęśliwi, ale to nie mogło trwać wiecznie. Pomimo swoich dobrych intencji, ludziom brakowało zdrowego rozsądku. Widzisz, jak ich cywilizację pokonuje przemoc, choroby, głód i dzikie szynszyle. Rozważanie tych wydarzeń przyniosło ci olśnienie. Ludzie potrzebują przewodnictwa. Samo oglądanie ich nie wystarczyło. Gdyby tylko dało się delikatnie pchnąć ich w odpowiednim kierunku, czy nie zapewniłoby to ludziom lepszego losu? Ale jak pokierować całą cywilizacją? To, czego ci naprawdę brakowało, to bohaterowie, mężczyźni i kobiety, za którymi pójdą inni. Ci bohaterowie staną się twoimi dłońmi, którymi wymodelujesz nowy świat. Wystarczyło tylko poczekać, aż pojawią się odpowiedni ludzie. I teraz ten dzień nadszedł. Młody lord wyruszył w podróż, pragnąc zbudować wielkie królestwo. On i jego sojusznicy mają ambicje, których poszukujesz. Dzięki twojemu wpływowi oni dadzą początek nowej cywilizacji. Królestwo jest gotowe do kształtowania. Ludzie oczekują przewodnictwa. Ich przeznaczenie jest w twoich rękach. Powstań, wszechwidzący. Historia twojego królestwa zaczyna się teraz. Witam wszystkich bardzo serdecznie, a to jest Sims Średniowiecze. Już dawno chciałem zagrać w tę grę. Zastanawiałem się, jak, co tu zrobić. I powiem szczerze, pomyślałem, że zagram. Tutaj mamy tutorial i tak dalej. Zaczniemy sobie od nowej gry. Mam nadzieję, że wam się spodoba, bo ja uwielbiam tą grę. Wybierzmy sobie nazwę naszego królestwa. Wpiszmy Narnia. Niech będzie. Okej. Wybierzmy sobie udekorowaną tą salę tronową. Z mniejszym funduszem, ale nie będzie po prostu łysą. Okej. Okej, dobra. Jesteśmy. To jest nasze królestwo. Tak, jestem w trybie królestwa. Muszę wyłączyć tylko samouczek. O, dobra, mniejsza z tym. Tutaj mamy cały tutorial, wszystkie nasze klasy. Zaczynamy, tutaj barda mamy, czyli gościa, który mniej więcej pisze powieści, czarodziej, kapłan jakubiński, potreański. Kowal, kupiec, medyk, monarcha, rycerz i szpieg. To są nasze klasy tutaj podstawowe, które będziemy mogli sobie wybierać. Ja sobie wezmę tutaj. Nie wiem, dlaczego jest tutorial, nie powinno go być, bo wyłączyłem. Dobra, jedziemy sobie teraz z monarchą. Wybierzemy sobie monarchę,
który będzie rządził tym królestwem. Mamy dwóch do wyboru. Oczywiście pierwszy to jest król, drugi to jest królowa w postaci króla, powiedzmy. My sobie stworzymy nowego. Ja te wszystkie zmienianie i tak dalej, to wszystko sobie przyspieszę, żebyście mogli widzieć, jak tutaj to wyglądało, to moje wybieranie, ale po prostu, żeby was nie zamęczać, to troszkę będzie trwało, więc nie chcę tak. Nie chcę was zamęczać. Tak więc, tak wygląda nasz król i władca Narni. No, oczywiście to nie jest ta Narnia, która z książki, tylko to jest nasza Narnia. Gdzie są szynszyle, okej. Kolejna rzecz to taka, że zapiszemy sobie tego Simsa. Okej, Sims zapisany, bo później będę żałował tego. A dość fajnie wygląda. Ok, jedziemy sobie. Pierwsza misja. Król. Ok. Wybieramy sobie misję. Pierwsze kroki. To będzie nasza pierwsza misja wprowadzająca do gry. Zrobiliśmy sobie króla. Teraz będziemy nareszcie... Nareszcie opadł pył po budowie wspaniałej sali tronowej. Ziarna chwalebnego... Ziarna chwalebnego nowego królestwa zostały posiane. Wkrótce urośnie cywilizacja, którą zajmie ziemię na wiele mil we wszystkich kierunkach. Jedyne czego teraz potrzebujesz... Jedyne czego potrzebowało teraz miasto Narnia, to władca, ktoś mądry i potężny, kto
zdoła zjednoczyć lud dla dobra królestwa. Dobra, jedziemy. Okej, okay. Zadanie jest takie. Budowa królestwa od podstaw nie była prostym zadaniem, Budowa królestwa od podstaw nie była prostym zadaniem. Ktokolwiek podejmie się tej niesamowitej misji, musi zdobyć zapasy, zapanować nad rozkwitającą populacją oraz powstrzymać element przestępczy. Ok, startujemy. Da nam to wiedzę. Nasze królestwo zdobędzie dodatkową wiedzę. Tutaj mamy, jak widzicie, jeżeli zrobimy misję na poziomie platyny, dostaniemy 1200 punktów doświadczenia, 1000 simoleonów i nie wiem co to jest PZ, punkty życia. Ok, wymagana drużyna, tylko monarcha. Jedziemy. Tu już te same informacje, co wcześniej były. Tutaj mamy nasze postać do wyboru i jedziemy. Okej. Tak, tak, tak. A, nasz król. Weźmy sobie, pojedźmy na górę i pierwsze to jest wystrój się. Tak czy nie? Wystrój się przed zwierciadłem. Ok, pierwsza misja to jest wystrój. Tak wygląda góra, tak wygląda nasz dół. A tak, tak wygląda nasze królestwo. Tutaj będzie mag z zielarką, tutaj jest nasz dok. Tutaj jest cały teren, który później zostanie zabudowany. Także wracajmy sobie do Sima. Ok, doskonale. Nie będę tego czytał, bo to zaraz zniknie. A ja ten. Ok, wskaźnik skupienia. Wskaźnik skupienia jest dość ważny. Będziemy. Ok, mając pełny brzuch. Ok, czyli po prostu mamy trzymać go jako szczęśliwego. Oprócz. Ok. Dobra, czyli jak mamy duże skupienie, łatwiej wykonujemy misję. Okej. Wypośrodkować Sima. Weź kąpiel. Nigdy. To... okej. Dobra. Później będziemy z nim gadać o nowych... tutaj naszych zadaniach. To jest nasz doradca. Ładne brody ma. Tutaj nasz król. Poczekamy aż skończy. Ok, skończy. Teraz zapauzujmy sobie. I... ok, kontrola czasu. Ale co my mamy z nim zrobić? Mistrz budowy. A, to jest nasz mistrz budowy. Ok. Grzegorz się nazywa. Czyli Grzegorz, rozmawiaj z tą osobą o zamku. Zawołamy pierwsze, a później rozmowa o zamku. Ok. Ok, przyszła nasza osoba. Dobra. Rozmawiamy o zamku. La helprim la jaxis kenslin dojem asar uflikar. Ok, jak widzicie, tu mamy ocenę misji, czyli mamy srebro. Misję lubię. Ok, i teraz dużo informacji, chwilowo tych nie będę czytał. W każdym bądź razie tutaj mamy las, jak widzicie. Teraz kolejne zadanie to jest idź do lasu. I teraz damy sobie króla i przyspieszymy. Ziu, jak motorek leci. Jesteśmy przy lasie. Przy lesie, ok? Z pewnością czeka go wiele przygód. Ale co jest jego zadaniem?
Odkryj i zbierz dzikie kwiecie. Odkryj. Dobra. Będziemy się starać zdobywać jak najwyższe notki za misję. Ok, dzikie kwiecie zbierz. Nie jest zbyt dobrym zielarzem, ale myślę, że ten. Tu będziemy mogli patrolować las. Patroluj drogę do. Pójdź na spacer i wyrusz na łowy. Ok, zrobiliśmy zadanie. Trzy nasiona i dzikie kwiecie. Teraz tutaj leśny bandyta. Ok, podejdź tutaj. I zadanie jest... Wyzwij tę osobę na pojedynek. Ok, zapauzujmy. Monarcha, groźbę, wyzwij na pojedynek. Ok. Ok, walczymy. I teraz, jak dobrze pamiętam, uderz rękojeścią. Tu jest po prostu... Fuck. Gość padł. Okej. Nie możemy go uderzyć. Dostępne za 3 minuty. Łatwo go pokonamy, tak mi się wydaje. Jako, że mamy zbroję specjalnie do tego przygotowaną. Choć miecz nie jest zbyt dobry, wydaje mi się, że już nie powinno być problemu. Ogłuszyliśmy go. No i gość padł. Zostało mu troszkę wytrzymałości, no ale triumf. Bandyci mogą teraz stać się poważnym problemem w mieście Narnia, ale rycerz lub szpieg zdoła ich powstrzymać. Czyli musimy teraz następną postacią prawdopodobnie będzie rycerz albo szpieg. Ok, kolejna rzecz. Zbierz drzewo w lesie. Zbieramy drzewo. Tutaj nasz bandyta leży ogłuszony po przegranej walce z nami. Jak widzicie, różne modyfikatory tu się zbierają, dzięki czemu szybciej zbieramy ocenę misji. Niekoniecznie zawsze będę szedł po platynę. Złoto też będzie dobre, byleby nie spaść do brązu. Jak widzicie ten... Dobra, przyspieszmy sobie, żeby nie czekać. I w lesie zawsze można znaleźć jakąś przygodę. Drewno zostało zebrane i królestwo wkrótce na nim zarobi. Także mamy informację, że nasze królestwo, to drewno nada się doskonale na następny projekt budowy królestwa. Budowniczy będzie potrzebował także kamieni. Mogę trochę go wydobyć w jaskini przy cmentarzu. Ok, idźmy sobie teraz przez lokację. Cmentarz, doki, las, ścieżka do wioski. To nie jest do wioski. W wiosce możemy handlować. Tu jest nasz... tutaj... O! I król nam podejdzie w te miejsce. Ok, teraz idziemy do jaskini. To jest ta jaskinia. Przejdź. O, jesteśmy. Ach, mój panie, czy możesz zamienić słówko? Chodzi o moją pracę tutaj, ok? Rozmawiaj o kopaniu grobów. To jest kobitka. Cóż, mój panie, zastanawiam się, czy zechcesz rozważyć wybudowanie kościoła tu w królestwie. Wydaje mi się, że niegodne grzebanie tych ludzi bez odpowiedniego rytuału. Ok, czyli potrzebujemy złodzieja albo wojownika.
jednego albo drugiego kapłana, bo to jest dwóch, Jakubiński i ten drugi, nigdy nie pamiętam jak on się nazywa. Zdobądź kamień. Nasz król jest bardzo poważany, dzięki czemu możemy tutaj, powiedzmy sobie, jakoś, no, ludzie nas szanują. O. I teraz mamy jedno z tych takich ciekawych rzeczy. Aleksander zbiera kamienie, zagłębiając się w nieskończoną sieć tuneli. W końcu opuścił się w stromym urwisku prowadzącym do ciemnej otchłani. Na dole Aleksander dotarł do podziemnego jeziora. Natknął się na niewielką skrzynkę leżącą w kałuży. Co Aleksander ma zrobić? I teraz mamy opcję otwórz. Zaryzykujesz otwarcie tajemniczej skrzynki, która spoczywa w kałuży w głębi jaskini. Nie otwieraj jej. Tajemnicza skrzynka w ciemni... Ja fuck my life. Ciemna, tajemnicze skrzynie w ciemnych, niebezpiecznych miejscach zwykle kryły nieprzyjemne rzeczy. Może lepiej by było po prostu wyjść stamtąd w jednym kawałku. My sobie otworzymy, nawet jeżeli to ma znaczyć coś złego. Otrzymaliśmy 125 simoleon. Ok, mam wystarczającą ilość do kamieni. Teraz kolejna rzecz, idziemy do wioski. Nie wiem po co idziemy do wioski. Weźmy sobie fak. Tu jest nasza kolejna wyprawa. Jak widzicie, zaczyna nam spadać ten wskaźnik naszego tutaj szczęścia, więc sobie odkryjemy, nie odkryjemy sobie, odkryjemy sobie to. OK. I wybierz się do kramu wiejskiego. OK. Odkryjemy sobie jakieś roślinki, zbierzemy sobie te roślinki. Zbierz. Dlaczego zbieramy? Bo dzięki temu mamy dwugodzinny bonus. Wybierz się do wiejskiego kramu. OK. Poszliśmy i teraz coś możemy sobie kupić. Nie wiem jaki mam miecz w tym momencie. Mamy nasionka. Krwawy mech możemy sprzedać. I to możemy sprzedać. I to też sprzedamy. Sprzedaj. A kupimy sobie. Dlaczego nasiona zostawiłem? Bo z nich można zupę zrobić. Co by to wziąć? Weźmy sobie tego półtoraka. Jako że mamy hajs. Na razie nie ma dużo rzeczy. Zbroja z niedźwiedziej skóry. Dodajmy sobie tylko ten mieczyk. I na razie wyjdziemy. Ok. W trakcie powrotu trafiliśmy na pewną sytuację. Smutny mężczyzna zbliżył się i ukłonił. Aleksander, usłyszałem wieści o twoim przybyciu i na twoją część przygotowałem dwa podarunki, które pomogą ci w budowie twojego królestwa. Jednakże wręczę ci tylko jeden z nich. To taki dar. To, jaki dar otrzymasz, zależy od twojej odpowiedzi na pytanie. Jaką cnotę chcesz wprowadzić w swoim królestwie Narnia? Potęga czy bezpieczeństwo? Weźmiemy sobie bezpieczeństwo. Dostaliśmy zbroję hartu monarchy. Wybierzmy sobie obiekt, jaki otrzymujesz, pojawiają się w twoim wyposażeniu. Tak, wiem. Ok, kliknij przycisk z trójkątną strzałką, aby rozwinąć. Aha, ok, dobra. I teraz weźmy sobie. Tutaj mamy lepszą zbroję, wyposaż. Czego nie mogę wyposażyć? Ok. O, jest, wyposażyliśmy półtorak. Tu jest
3 ataku i 5 ciężaru, tu jest 1 ataku i 5 ciężaru. No to kupiliśmy kompletnie beznadziejny miecz. Od razu go sprzedajemy. Tu jest kamień, tu jest drewno, tu jest nasze nasiona. Ok. Dalej. Tu jest kolejna osoba. Chroń tą osobę. Królu potrzebuje pomocy. Zawołaj i przeczytajmy sobie. Chroń tą osobę. Ok, dajmy sobie chroń. I ustawmy troszkę lepiej kamerę. Tutaj wszyscy uznają nas jako króla dobrego chwilowo. Zobaczymy, jak później wyjdzie. Na rynku miejskim jest pewien mężczyzna. Wepchnął mnie w błoto i wrzucił wyzwiskami. Tak się nie może dziać w mieście Narnia. Okej, okay, czyli idziemy teraz tutaj. Tu jest chyba ten gość. Paskudny, jak nie wiem. Okej, okay, teraz nasz król dojdzie w te miejsce mniej więcej i nasz król jest głodny, więc niedługo będziemy musieli... To musi być on. Okej, okay, czyli co my mamy z nim zrobić? Zbiór miejski, wyślij tę osobę w dyby. Monarcha, wyślij w dyby. Okej. Okay. I teraz weźmiemy sobie, wrócimy tutaj. Zanim jeszcze ponabijamy się z gościa, wrócimy sobie do naszego... Wybierz się do połaci osądu. Okej. Okay. Chwilowo musimy zjeść coś, żeby nasz król nie był głodny. Idziemy sobie na górę. Przygotujemy sobie, przygotujemy jeść. Przecież nacion będzie spoko. Pójdziemy spać i wykąpiemy się i ten. Później uważymy sobie tej miksturki. Troszkę się napijemy, trochę zjemy, trochę wyśpimy. I wtedy skończymy. Spróbujemy skończyć tę misję. Jak widzicie. Dlatego, że mamy ten mały pasek, to troszeczkę nam tylko wzrasta. Potrzebujemy ulepszyć wszystko, co będzie. Na razie nie bawię się w kupowanie tutaj żadnych dodatkowych rzeczy, bo to będzie później zabawne, jak będziemy robić maga, jak będziemy robić wojownika. Także myślę sobie, że to powinno być dobrze. Tutaj nasz sim. No, jedz, 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 jedz. Okej. Okay. Weźmy sobie syrop. Weź napitek. Okej, okay, teraz śpi. Wykąp się. Wystrój się. Użyj. I nasz król powinien być super zadowolony. Spanie trochę długo trwa, ale daje nam dobre bonusy. Jako, że mamy dobrze udekorowany pokój, więc przebywając w tym miejscu, dostajemy różnego rodzaju bonusy. Takie jak ozdobione, dzięki czemu mamy plus 10 do jego zadowolenia. Widzicie, już prawie srebro się skończyło. Tutaj nasz król się wykąpał. Dobra, kolejna rzecz. Może byśmy... Dobrze wypoczęty. Weźmy sobie jeszcze raz napitek. Ok. I teraz przejdziemy sobie na... Tutaj, gdzie to jest? Tutaj. Na lokację. I jak widzicie, złoto już jest. Teraz przybyliśmy sobie tutaj. Co my mamy z nim zrobić? Rzuć jajkami w tę osobę. Rzuć jajem. Ok, rzucamy jajem, wyrażając naszą
nie niezgodę, tylko co my tu mamy zrobić? Wróć na salę tronową, ok. Czyli schodzimy sobie na dół. Tu jest nasza sala tronowa. Nie wiem dlaczego. Zdaje się, że moja nieobecność przybyło kilku gości. Co my mamy zrobić? A, teraz będziemy mieli dokonać wyboru. Zróbmy sobie jeszcze jedno jedzenie. Kaszkę sobie zróbmy. Okej, zjedzmy. No, zjedz to. Jedz kaszka. Kaszka nie była zbyt dobra, więc dostaliśmy minus. I teraz wybierzmy sobie, co chcemy zrobić. Pierwsze kroki. Kliknij, aby dokonać wyboru. Minstrel Anatol to osoba, którą skuszę. Okej, okay. Handlarka to osoba, która chwycę, okej. Okay. Piękna i elegancka handlarka. No to weźmy sobie, pogadajmy z handlarką. Tu jest nasza handlarka i co my mamy z nią zrobić? Daj tej osobie kwiaty. Rozmawiaj o dziełach sztuki. Poznaj. Dom. Cecha. Gdzie ja mogę dać cecha? Uścisk. Przyjazne. Spytaj o zdrowie, muzyka, religia, dzieła sztuki, plotkuj. No nie widzę, zabawne. Opowiedz dowcip. Kurczę, gdzie to jest? Romantyczne. Pochwal urodę. Przyjazne. To też nie, monarcha. Nie, cecha, też nie, zabawne, też nie, bredne, to raczej nie. Wydaje mi się, że... okej, okay, romantyczne, pochwal jej urodę. Daj jej kwiaty, okej. Okay. Okej, okay. Zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić. Ach. Okej, okay, czyli... A, mistrz budowy. Teraz mistrza budowy potrzebujemy zapytać o... Dać jej zapasy. Daj jej zapasy. Tak naprawdę już możemy skończyć misję, bo... O, i teraz pojawiły się zadania codzienne. W określonej porze każdego dnia twój sim otrzyma dwa obowiązkowe zadania. Okej. Okay. Wydaj edykt. Spisz dwa nowe prawa. Jako, że spisz dwa nowe prawa jest... Spisz nowe prawa i zaproponuj edykt. Weźmiemy sobie od razu dwa prawa, spiszemy. Skończyliśmy zadanie. I teraz tak. Jak widzicie, tutaj są różne frakcje. Są kupcy, powiedzmy sobie szczerze. I rzemieślnicy. To są rękodzielce, kupczyce. Więc jeżeli weźmiemy pierwszą opcję, to zwiększymy po prostu ich, że tak powiem, po prostu będziemy mieli lepsze relacje z nim. I ja sobie po prostu to zrobię. 3-3, a tu jest 3-4. Ok, to sprzedajmy sobie. I tutaj widzicie, i teraz mamy tak. Obejrzyj wszystkie zaproponowane edykty. Oglądnij edykt. To jest mój edykt, chyba. Tak, to jest mój edykt. Oglądnij edykt. Wprowadzenie dodatkowych
podatek od sprzedawanych towarów. Nie chcemy tego edyktu na razie. Oglądnij edykt. Podatki dla... Okej, okay, którzy nie pracują w obrębie zamku, zostaną obniżone. To jest fajne. Okej, okay, ale my staramy się przepchać nasz. Okej, okay, dodaj korzyści dla wioska. Weźmy sobie tutaj. Sprawdźmy jeszcze. Monitoruj poparcie edyktu. Jakby to zrobić? Potrzebujemy, żeby co najmniej dwie osoby zagłosowało nad naszym edyktem. I książę kupiecki Ronan. Potrzebujemy mistrz kowalstwa z rękodzielc. Czyli rękodzielce. Okej. Okay. Oceń sytuację, ćwicz strategię, wezwij do głosowania, obejrzyj projekt. Dodaj podatek do terytorium, dodaj korzyści. Rękodzielce. Ok. Sprawdź poparcie. Gdzie jestem? Nie wezwij, tylko obejrzyj poparcie. Oglądnij edykt. Fundusze. Ok. I teraz... Daj korzyści do... Oglądni? Nie. Coś zepsułem. Monitoruj poparcie. Ha. Jakby to zrobić? Obejrzyj poparcie. Obejrzyj wszystkie zaproponowane edykty. Oglądni. No to to jest nasz. Gdzie to jest? Dodaj korzyści do terytorium dla rękodzielce. Okej. Okay. I bierzemy swoje oczywiście. Trzy osoby są po naszej stronie. Nasz edykt przeszedł. Super. Okej. Okay. Przekupiliśmy tam gościa, więc... Okej. Okay. Nasz król tutaj ćwiczy bitwę. I zostało nam... Napisz list z ofertą zatrudnienia. Zatrzymujmy. Napisz list z ofertą zatrudnienia. Ok, i teraz próbujemy to wysłać. Wyślij list z ofertą zatrudnienia. Jako, że ta misja już trwa dość długo. Teraz trzeba porozmawiać z doradcą. Proś tę osobę o radę. Okej. Czegoś brakuje, musisz ją lepiej wyposażyć, jeśli zamierzasz... Okej. Dobra, czyli... Teraz... weźmy sobie tutaj. Okej. I co byśmy tu dodali? Powiedzmy może jakiś świecznik. Okej. Okej, i teraz weźmy sobie nie łóżko. Chociaż krzesło moglibyśmy dodać. Nie chcę coś zbyt drogiego. Dodajmy sobie tutaj. Okej. I teraz przechodzimy do naszego trybu. I kolejny. Ogłoś otwarcie sali. Kliknij na siebie. Okej. Tutaj jest wysłuchaj. Wysłuchaj audiencji. To będzie chwilowo. Okej. Pierwsza audiencja. Petycja do monarchy. Wasza chwalebność. Ja, wasz skromny sługa, pragnę założyć rodzinę. Czy uzyskam wasze pozwolenie na... Serio? Okej. Okay. Dobra. Jedna osoba przyszła.
Kolejne. Wasza wysokość, proszę cię o opłacenie podróży w nieznane. Okej, stówkę nam to zabierze. No ale dobra. Okej. Wasza wysokość, doradcy przewidują ostry wzrost popytu na kozie mleko. Być może to odpowiedni moment, aby podnieść podatek na kozy. Opodatkujmy kozy. Ok, mamy zrobione i teraz kończymy audiencję i ogłaszamy otwarcie naszej sali. Ok, skończyliśmy naszą salę. Ćwicz szermierkę. Królu dostał w pierdziel. Ludzie na nas krzyczą, nie wiem czego. Oceń sytuację polityczną. Ok. Oceń sytuację polityczną. I jak widzicie, to są królestwa, które my w tym momencie znamy. Tu są kupczycy. Tu widzimy, jakie rzeczy od nich można z nimi handlować. Tutaj widzimy cały status, wszystko, wszystko. Także to będzie potrzebne przy kupcu i tego typu rzeczach. Bo będziemy musieli latać z jednego miejsca do drugiego, handlować z nimi. Później jeszcze będziemy mogli odblokować te pozostałe krainy, których w tym momencie nie znam. Ok, kolejna rzecz. Rozmawiamy sobie o przyszłości królestwa. Dość zapasu, jesteśmy gotowi. Ok. Skończyliśmy prawdopodobnie. Tak, skończyliśmy nasze ten złote wykonanie misji. Super. Poziom drugi monarchy. Zakończamy. I jak widzicie, wzrosła nam wiedza w królestwie. Kolejna rzecz. Tak, wszystko, wszystko. Okej. Teraz jak widzicie, mamy możliwość wybudowania kolejnych. Tutaj mamy zamek, tutaj mamy ten. Wszystko praktycznie możemy budować. Ja chyba wybuduję następny rycerza, a później kowala. I tak będziemy mniej więcej szli, że będziemy budować, wykonywać misje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także ja się z wami na razie w tym momencie żegnam. Jeżeli wam się podobało, piszcie coś w komentarzach. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, łapki w górę i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia i miłego dnia! Yeah.